tabaluga, dzielny tabaluga, cuch i fat. Choć taki maleńki chce ocalić wielki świat. Skory do pomocy, nawet w ogień skoczy. Nigdy się nie lęka, zwalcza zło. A gdy go potrzebujesz, przybędzie raz, dwa. Wkrótce będziesz duży, każdy ci to wróży z nas. Nie bój się i tyle, to dzięki swojej sile fruniesz sam, aż hen do gwiazd. I między planetami nie będziesz nigdy sam. Choć bardzo to daleko, dopełni się twe szczęście gdzieś tam. Zakochany Arktos. Wyspa, na której ma być znak wody, powinna być blisko. Miluniu, jak z zapasami jedzenia? Już sprawdzam, kapitanie Tabalugo! Wystarczy na ostatnią marchewkową zupę. I jest jeszcze pół beczki wody. Nie widać lądu? Grzebciu! Co jest? No to teraz wcale nie mamy wody. Przecież miałeś być czujny. Byłem. Zdrzemnąłem się tylko na jedną sekundkę. Widzę ziemię. Patrzcie, patrzcie. Czyżby ta wyspa pokryta była lodem? Dziwne. Skąd nagle na ciepłym morzu wzięła się taka wyspa? Jakubie, na co oni się tak patrzą? Lodowa wyspa? Jeśli Tabaluga tam płynie, to pewne, że tam właśnie musi być znak. Zgadzasz się ze mną, Jakubie? Zgadzam się. A nareszcie śniegolud zawita w moje progi. I będę mogła zrobić mój magiczny eliksir. Zamrożę cały świat, który legnie u moich stóp. Co to? Co się dzieje? Nadciąga śniegowa nawałnica! Złapcie się czegoś! Nie mogę utrzymać steru! Za mocno wieje! O, jaka wspaniała śniegowa burza! Czuję, że polubię to miejsce! Chodź, chodź do mnie, mój przystojniaku! Chodź do lodorni! Co sądzicie o moim chłodnym powitaniu? Nie mogłam się was doczekać. Nie wiem, czy my się już znamy? Jestem królowa Lodoria. Od wielu lat ta samotnia z lodu jest moim domem i światem. Naprawdę? Och, tak. I cieszę się, że nareszcie spotkałam kogoś, kto wart jest tego, by gościć w moim królestwie. Rozkoszuj się dowoli chłodną atmosferą. Atmosferą? Czuję mroźne mrowienie. Wasza lodowatość, tracimy czas. Lepiej poszukajmy Tabalugi. Tak, tak. Wszystko w swoim czasie, Jakubie. Co mówiłaś o miłym mrozku? Ta burza śniegowa. Tak, ale im
szybciej opuścimy to miejsce, tym lepiej, bo zamarzniemy. Odpłyniemy stąd, ale musimy zdobyć jedzenie i wodę. Chodźmy. Najpierw obejrzyjmy wyspę. Ciekawe, czy ktoś tutaj mieszka. Moja śniegowa pigułko. Musisz być zmęczony taką ciężką podróżą. Czy jest ci wystarczająco przyjemnie i zimno? No cóż, miło mi, że pytasz. Powiedz a. A? O, to mi się nie podoba. Coś poważnego? O, tak bardzo. Twój oddech jest słaby. Jest w nim za mało mrozu. Do czego jest za słaby? Domyślam się, że jesteś służącym. Świetnie. Oto notełka. Zajmij się swoją pracą. No już. A tobie Ludoria pomoże odzyskać dobrą formę. Zaraz poczujesz się jak nowonarodzony. Nie potrzeba. Czuję się doskonale. Tak. Widzisz? Ja... Może trochę osłabłem. No tak, moja słodka lodowa kuleczko. Jeśli chcesz razem z Lodorią rządzić światem, musisz być zdrowy, silny, a twój oddech musi być jak tornado. Dla ciebie wszystko. Chodź. Pięknie tutaj, chociaż strasznie i nieprzyjaźnie. Trudno będzie nam znaleźć coś do jedzenia. Jak to się stało, że w takim tropikalnym klimacie wyspa zaraz? Poczekajcie na mnie! Co to jest? Szybciej. Musimy popracować nad twoją kondycją. Ja tylko nie bardzo rozumiem, co moja kondycja ma wspólnego z tym, że razem będziemy rządzić światem. Ma, przekonasz się. Zostaw to mnie i mojej magicznej, wzmacniającej miksturze. Bo kiedy ja, to znaczy kiedy my ją wypijemy, otrzymamy moc, o jakiej nam się nie śniło w najbardziej dzikich snach. Tak. Magiczna mikstura. No biegnij! Szybciej! Dobra rządza, wieśma! Zaraz mnie złapie! Ratunku, utknąłem! Ratunku! Mrożąca wiedźma! To ona! Proszę, nie zabrażaj mnie! Nie bój się, jestem Tabaluga. A to są Milunia i Grzebcio. To my uwolniliśmy cię z lodu. Jestem Brunek. I dziękuję, że to zrobiliście. Co się stało z tą wyspą? To jest mrożącą wiedźmą, której tak się boisz? O nie, nie chcę o niej myśleć. Nie chcę wymawiać jej imienia. Tylko nie to! No dobrze. Weź głęboki oddech i spróbuj. Zgoda. Ona nazywa się... Lodoria. Zmieniła naszą piękną wyspę w górę lodu. Zamroziła wszystkie stworzenia. Mnie i moją rodzinę też. Jeszcze ciągle mam w uszach jej potworny śmiech. Musi być jakiś sposób, żeby uwolnić twoją rodzinę i ocalić twój tylko dom. Tylko nasza prawdziwa królowa, złota, może się zmierzyć z tą wiedźmą. A dlaczego jej tu nie ma? Bo jest uwięziona. No wiesz, w czyim pałacu? A więc musimy ją uwolnić. Chodź, będziesz naszym przewodnikiem. Ja? Ruszajmy. Strasznie tutaj pusto. Tak, wrócimy jutro. Brunek. No dobrze, dobrze. Ale może wy sobie pozwiedzacie, a ja zostanę na czatach. Zgoda. Mam nadzieję, że szybko znajdziemy złotą.
95? Wyżej! 96! Ale nie rozumiem, ja nie rozumiem, dlaczego mój oddech musi być taki mroźny. Bo to ważna część mojego magicznego planu. I nie marnuj oddechu na niemądre pytania. Nie przerywaj ćwiczeń. Przez ten jej plan będziemy mieli kłopoty. Postaraj się. Podniesiesz jeszcze tylko 200 razy i możesz odpocząć. Panie smoku, czy coś już znaleźliście? No, pora, żeby zmierzyć ci temperaturę. Wezmę tylko termometr. Zaraz wracam mój wafelku do lodu. Nie mogę, już nie mogę. O, czegoś się dowiem. Tajna komnata w podziemiach pałacu. Ciekawe, ale to nie to. O tak, mam! Magiczny eliksir. Zobaczmy, jakie składniki. Szczypta nocy, kropla księżycowej poświaty. O! I jeszcze ostatni mrożący oddech śniego luda. Muszę powiedzieć Arktosowi. No proszę, szpiegujemy, a mieliśmy się zająć wycieraniem kurzu. Tak, zgadza się, owszem. Wszystko powiem Arktosowi. I zanim zdąży się zdziwić, będzie tylko bryłką zamarzniętej wody. A ja będę chłodzić i mrozić mocniej niż wszystkie zimy świata nadejdzięte. No, co to ja chciałam? Tak. Uciekli z mojej śniegowej zamieci, ale stąd już mi nie uciekną. Obudź się, lodowy potworze! Znajdź intruzów i zniszcz ich! Chodzimy i chodzimy. Ile tu korytarzy? Nigdy nie znajdziemy Złotej Królowej. Ja wierzę, że znajdziemy. Tylko najpierw musimy poznać pałac. Milunio! O, co tam, Grzebciu? Słyszałaś ten głos? Jaki głos? Ja nic nie słyszę. Coś ci się zdawało. Pewnie tak. Potwór! Mnie tutaj nie było! Tej królowej złotej i 100 lat tu można szukać. Masz rację. Polecę przodem, będzie szybciej. Oby się znalazł. To słyszałaś? Skoro chcesz ze mną walczyć... Podejdź, wielka pigułą. No, podejdź bliżej. No, pokaż, co potrafisz. Jak to zrobiłeś? Nie wiem, chyba niechcący go kopnąłem. To co, do góry? Wiem tyle, co i ty, Grzebciu. Ciekawe, jak duży jest ten pałac. Drugi potwór! Jakubie, skąd się tutaj wziąłeś? Ach, Tabalugo, cieszę się, że cię widzę. To znaczy, że jest bardzo źle. Lodoria chce zabrać Arktosowi mrożący oddech, żeby moc jej magii była większa niż wszystkie zimy razem wzięte. Ojej, będzie ktoś potężniejszy niż Arktos? Dostaję dreszcz, jak tylko to sobie wyobrażę. A Arktos całkiem się roztopi. Jedyna nasza nadzieja to uwolnić jej siostrę złotą, którą Lodoria uwięziła gdzieś w podziemiach. Jakubie, wiesz, gdzie iść? Czytałem w księdze o tej tajnej komnacie. Trzeba iść prosto i w dół.
No dobrze, sprawdzimy to. Dziękuję ci. Ojejku, co teraz? Ja muszę ostrzec Arktosa. Minus 1500 stopni. Udało się! Nadeszła pora, żeby zrobić magiczną miksturę. Nareszcie jest wyjście. Mogę bezpiecznie wrócić do domu. Domu? Przecież ja nie mam domu. A cóż to za istotki, które przeżyły spotkanie z moimi czarami? Daj spokój. A co oni ci przeszkadzają? Nie? Za chwilę ty i ja wspólnym oddechem zamrozimy cały świat. Tak, tak, za chwilę. Ale najpierw muszę stworzyć specjalny eliksir. A, szczypta nocy. I kropla księżycowej poświaty. Arktosie, Arktosie, Lodoria zaraz, ojej, spóźniłem się. A może jest jeszcze nadzieja? I ostatni, najważniejszy składnik. Mroźny oddech. Oddech śniegoluda. A więc po to było to wszystko? Tak, tak. A teraz wystarczy, że dmuchniesz swoim oddechem z jak największą siłą do tej misy. Co tylko sobie życzysz, mój słodki sopelku. Rozpuszczam się! Rozpuszczam! Tak, wielka szkoda. Och, tak. Aha, przekonamy się, jaka jest moc tego eliksiru. Niech cały świat pokryje się lodem. Niech zamarznie aż po ostatnią mrówkę i po czubek ogona tego zielonego smoka. Oj, aj! Jakubie! Jestem, wasza mroźność. Odtąd będę więcej na tobie polegał. To prawda. To mi dopiero rewelacja. Dzięki temu cię uratowałem. A ja mam już pewien plan. To powinno być tutaj. Żółnek was uratuje! Tak, tak. Bardzo żałuję, że moje dzieciaki tego nie widziały. Opowiemy im, jak tylko uwolnimy królową. Ja spróbuję. Następnym razem poszukam klucza. Uciekajmy z tej wyspy. No a co z Tabalugą? Co mnie to obchodzi? Czy on kiedyś zrobił coś dla mnie? Jeśli Lodoria go zamrozi, nigdy nie znajdziemy znaku smoka i nie zdobędziemy medalionu. Tak? O, jest tam! Królowa Złota, prawowita władczyni wyspy! Możesz ją uwolnić. Ja jestem prawowitą władczynią tej wyspy! Mam wielką moc! Każdego z was zamrożę! I ciebie też, smoko! Zabrakło ci ognia, a więc czas dołączyć do mojej siostry. Oj, nie tak szybko, moja mała śniegowa gwiazdeczko.
chyba ja będę zmuszony ciebie zamrozić. A oddech mam zimny jak trzeba dzięki twoim ćwiczeniom. Udało się! Zamroziłem lodową wiedźmę! Muszę uwolnić królową. Nie mogę. Jest tak zimno, że straciłem ogień. Kiedy go odzyskasz? Muszę mieć więcej czasu. Ale my nie mamy czasu. Zaraz mam. Co teraz zrobimy? Mógłbym się wami zaopiekować i pomóc, ale w zamian oczekuję wdzięczności. To znaczy? Powiedzcie, jak dotrzeć do znaku smoka? Nie, nie zgadzaj się na to. Dla ciebie i dla Zielonej Doliny medalion jest najważniejszy. Jeżeli tu zginiemy, i tak nie zdobędziemy medalionu. No dobrze. Zgadzam się. Nie! O, dziękuję. Lodori nie pokona. Taki słabowity śniegorudek. Ale się uwolniła, Arktosie. Zamroź ją. Właściwie to ona ma rację. Nie czuję się na siłach. Obiecałeś nam! Ostatnio szwankuje mi pamięć. Chodź, Jakubie, musimy złapać statek. Stój, siostro! Mamy już dość mrozu. No już, odejdź! Zabrał nam statek. Może to nie koniec misji? Nie traćmy nadziei. Poza tym wcale nie przegraliście. Ocaliliście moją rodzinę. I moich poddanych. I całą wyspę. Pozwólcie, że się wam odwdzięczymy. Jak to dobrze, że mieszkańcy wyspy dali nam ten statek. I całą górę pysznego jedzenia. Tak, Grzebciu. I dali nam coś jeszcze. Szansę, żeby złapać Arktosa i zdobyć medalion smoka. Choć jeszcze mały z ciebie smok i drogi masz przed sobą szmat. Wiesz przykład z najjaśniejszej z gwiazd, by stać się nią za milion lat. Ciepło lepsze jest niż chłód, a Lodolandii król, choć sprytny, już wie, że roztopisz go jak lód. Zobaczymy się znów. Opracowanie Telewizja Polska, Agencja Filmowa. Reżyseria Andrzej Bogusz. Tłumaczenie i dialogi Dorota Dziadkiewicz. Dźwięk Jakub Milecki. Montaż Zofia Dmoch. Kierownik produkcji Monika Wojtysiak. Piosenkę z tekstem Krzysztofa Rzeźniowieckiego śpiewał Krzysztof Mirańczuk. Wystąpili Tomasz Bednarek, Tomasz Grochoczyński, Agnieszka Kunikowska, Joanna Orzeszkowska, Mirosław Jękot, Paweł Prokopczuk, Rafał Żabiński, Krzysztof Bauman i inni.